Leszek Pytel, szef ratowników w gminie Mielno. Gminie Mielno w 7 miejscowościach, czyli Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Unieściu i Łazach, na 20 stanowiskach ratowniczych pracuje 85 ratowników. Czy doszło do jakichś niebezpiecznych zdarzeń w tym sezonie? No, na razie są takie typowe, czyli zagubione dzieci i dużo pijanych ludzi, a takich z podtopieniami, no zdarzały się tam, że te akcje po pracy, ale wszystko kończyło się szczęśliwie. Mógłby pan powiedzieć, kiedy nie wolno wchodzić do wody? Wtedy, kiedy wisi czerwona flaga, a czerwona flaga wisi tylko wtedy, kiedy są konkretne rzeczy, czyli fala powyżej 3 stopni w skali Buforta, temperatura wody spada poniżej 13 stopni Celsjusza, występują to, co ostatnio kilka razy mieliśmy burze i wyładowania atmosferyczne, ewentualnie przychodzi mgła i nie widzimy akwenu. Ponadto to, co mieliśmy kilkanaście lat temu, sinica. Wtedy wywieszamy czerwoną flagę, czyli czerwona flaga na maszcie to zakaz kąpieli. Czy by pan mógł udzielić kilka rad, jak chronić się przed upałem? No przede wszystkim starać się wchodzić na plażę w kapeluszu, ewentualnie brać ze sobą jakiś parasol. Co jakiś czas wchodzimy do wody, tylko nie wchodzimy gwałtownie, wchodzimy pomału, stopniowo, ochładzając najbardziej neurologiczne części ciała, czyli okolice serca i karku. Zbyt szybkie wejście może skończyć się wstrząsem termicznym. Jaki jest ten sezon w porównaniu do ubiegłego? No, jeszcze nie jesteśmy w stanie porównać, bo to jest dopiero początek sezonu. A tak jak w poprzednich latach, sezon zaczyna się dopiero w drugim tygodniu miesiąca. A więc zobaczymy. Tak jak mam informację, od 15 teraz lipca naprawdę bardzo dużo ludzi zamawia miejsca tutaj w Mielnie i chce przyjechać. Także taka ocena to dopiero pod koniec sierpnia.